Grzegorz Burek, redakcja Globe Energia. Targi Green Power przebiegają głównie pod znakiem fotowoltaiki, a z nami pan Bartłomiej Susik, firma Projekt Solar Technik. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Fotowoltaika, czy małe instalacje dachowe, czy duże naziemne? Pod jakim znakiem pan widzi przyszłość naszego rynku? Sądzę po obserwacjach ostatniego ruchu na rynku, że to jednak w Polsce będą dominowały instalacje prosumenckie, czyli na domki jednorodzinne 3, 5, 10 kW, również małe zakładowe instalacje na potrzeby własne. No z racji tego, że widzimy, w jakim kierunku się nowe prawo, nowe propozycje ustawy ukierunkowują. No i w takim przypadku raczej nastawiamy się na małe instalacje, co zresztą też widać po ruchu i zainteresowaniem dużych instalacji, które no, na dzień dzisiejszy nie mogą liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie. A co pan sądzi na temat propozycji zapisanej w ustawie już kolejnej, tak, net metering? No to jest świetne rozwiązanie. Powiem szczerze, ja bym wolał, żeby już zapomnieli o tych 18 groszach, 16 groszach, nic, nie płacą nam nic. Niech po prostu wprowadzą net metering, w netto, to co jest chociażby na Węgrzech, w Stanach, tak, to się świetnie sprawdza, bo to jest korzyść, ogromna korzyść dla tych posiadaczy instalacji, ale również to jest ogromna korzyść i zyski zakładów, operatorów, bo przykładowo mają mniejsze straty, nie ma, my produkując prąd, wysyłając ją w sieć, sąsiad, który nie ma instalacji, kupuje od operatora prąd, który nie jest obarczony opłatami przesyłowymi, a nalicza mu te opłaty, więc poprawia się też sprawność sieci. Te sieci nie są takie nieprzyciążone, nie są stabilne, więc z punktu technicznego uważam, że dla nich to jest świetne rozwiązanie. Targi Green Power, pan Michał Marona, firma SMA, witam serdecznie. Witam serdecznie. Państwo wyjedziecie z targów ze złotym medalem. Tak, dla falownika, mikrofalownika Sunnyboy 240, nasz nowy produkt. Mamy nadzieję na sukces rynkowy dla dachów skomplikowanych, zacienionych. To jest to, co będziemy w najbliższym czasie proponować naszym klientom. Ale państwa firma znana z inwerterów, rozpoznawalna jest również dzięki serii Sunnyboy. Czy mógłby pan kilka słów na ten temat powiedzieć? Tak, nowy Sunnyboy 5000 TLSS, czyli Smart Energy, oraz jego młodszy brat 3600 TL Smart Energy. Falownik ze zintegrowaną baterią o pojemności 2 kWh, przeznaczony dla konsumentów prywatnych, dla tych naszych polskich prosumentów, którzy chcą zwiększyć konsumpcję własną. A z naszym systemem monitoringu Smart Home oraz Smart Energy Meter możliwość zwiększenia konsumpcji własnej nawet do 60-70%. To jest to, co jest naszym celem i myślę, że ten falownik idealnie sprawdzi się w programie prosument z dotacją 40% i dotacją do baterii, bo jest to rozwiązanie gotowe, nie wymagające dużej wiedzy o systemach z bankiem baterii. Bateria jest zintegrowana, więc łatwa w instalacji. No i nasze falowniki od zawsze niezawodne, wysokojakościowe, więc to jest to, co chcemy zaproponować naszym klientom w Polsce w najbliższym czasie. Targi Green Power, pan Marcin Sajewicz, firma Remor, witam serdecznie. Witam, witam pana. Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ale nie możemy zapomnieć o systemach mocujących. Tak, jest to bardzo ważna część tutaj instalacji fotowoltaicznej. Firma Remor specjalizuje się w produkcji właśnie systemów mocowań na dachy skośne, płaskie, jak również na farmy fotowoltaiczne. Ostatnio również w kraju zrealizowaliśmy trzy projekty o mocach 900-700 kW. Jak również obecnie realizujemy od tego tygodnia, od 12 maja, projekt największej farmy w Polsce w Gubinie o mocy 1,5 MW. Instalacje fotowoltaiczne to nie tylko produkcja energii, ale problem z magazynowaniem. Pan Wojciech Abramowicz ma na to rozwiązanie. Dzień dobry. Oczywiście, że tak. Nasza firma obecnie wypuściła nowy produkt na rynku. Jest to instalacje całkowicie off-gridowe, które mają za zadanie magazynować energię w bateriach litowo-jonowych, które też są naszym produktem. No to zobaczmy to urządzenie. Ideą firmy Benk jest kumulacja wszystkich urządzeń w jednej szafie.
gdzie możemy zobaczyć układ inwerterów, prostowników do ładowania baterii oraz inwerterów, które mają nam bezpośrednio zwracać koszty na sieć. Jest oczywiście też układ sterujący, który ma za zadanie sterować wszystkimi tymi elementami. Jakie to są rodzaje akumulatorów? Zastosowane tutaj akumulatory to są litowo-jonowe. Obecnie na takim rozwiązaniu bazujemy, ponieważ mają znacznie większą żywotność niż baterie kwasowe. Czyli ładujemy magazyn energii z fotowoltaiki. Jeżeli wyczerpiemy go eksploatując w domu, możemy jeszcze na przykład doładować go drugą taryfą nocną. Dokładnie tak, dokładnie tak. Chodzi też o to, żeby gdy są te szczyty energetyczne, pobierać energię z baterii, a w ciągu dnia, kiedy nas nie ma w domu, jesteśmy w pracy, magazynować tą energię właśnie w tych bateriach.